dniu dzisiejszym znajdujemy się w miejscowości Lebnica w województwie pomorskim, gdzie gościmy świadomego klienta, który skorzystał z pełnej gamy produktów oferowanych przez firmę OZE ze Słońca. Fotowoltaika, bank energii oraz pompy ciepła. Firma OZE ze Słońca dostosowuje się do zmian, które planowane są w Polsce od 1 kwietnia, wprowadzając nowe rozwiązania, które w prosty sposób wpływają na życie i byt Polaków. W tym przypadku klient zdecydował się na instalację do 10 kW. Instalacja składać się będzie z 22 paneli marki Sunshine. Są to panele bifacjalne z możliwością odbicia światła od drugiej strony modułu, co powodować będzie dodatkowe uzyski z samej instalacji. W przypadku budowy tej instalacji zastosowaliśmy falownik Solax, którym głównym dostawcą jest firma Greta Polska z Gdyni. Falownik o mocy 15 kW umożliwiliśmy klientowi późniejszą rozbudowę instalacji, dostosowując ją do lat przyszłych. Obecnie mamy piec węglowy, który naprawdę utrudnia mi życie. Po konsultacjach, które tak wstępnie przeprowadzałem, wybrałem firmę OZE ze Słońca. Była to bardzo szybka decyzja. Była to firma polecona przez znajomego, który również ma montowane panele. Spotkaliśmy się bodajże dwa razy. Decyzja była podjęta bardzo szybko. Pierwszą wersję, którą miałem, chciałem zwykłe panele i zwykły falownik, ale okazało się, że mogę również zamontować baterie, czyli akumulatory takie, które będą ten prąd magazynować. Falownik hybrydowy Solax pozwala na pracę w różnych trybach. W tym przypadku zostanie zastosowany tryb domyślny, w którym to prąd wyprodukowany przez instalację fotowoltaiczną w pierwszej kolejności zasili budynek, następnie prąd zostanie przekierowany i uzupełni magazyn energii. Przy pełnym naładowaniu magazynu prąd zostanie przekierowany do sieci. Falownik możemy ustawić również w trybie czasowym, to znaczy zaprogramować go tak, aby w danych godzinach pobierał prąd z sieci, a w innych godzinach zasilał w swój magazyn. Falownik również możemy zaprogramować tak, aby jego celem było utrzymanie wysokiego stanu magazynu. Klient przez budowę wskazanej instalacji z bankiem energii chciał zabezpieczyć się na przyszłość, mieć możliwość magazynowania energii, czyli tak naprawdę bycia niezależnym zakładem energetycznym. Jest to ekonomiczne oraz ekologiczne rozwiązanie dostosowujące Polaków do trendów panujących w Europie. Jest to instalacja tak zwana w trybie off-grid, która umożliwia magazynowanie energii, wykorzystywanie je na potrzeby bieżące, a gdy tego prądu nie będziemy mieli w sieci, umożliwia nam korzystanie w swobodny sposób z podstawowych urządzeń w domu.